Trendy w ginekologii plastycznej wynikają przede wszystkim z tego, że pojawiło się wiele nowych technologii, mało inwazyjnych, i technologie te są implementowane w zakresie tego obszaru medycyny. Są to głównie lasery różnego rodzaju, przede wszystkim lasery CO2 i technologia HIFU, czyli ultradźwięki zaogniskowane w wysokim natężeniu. Kobiety chcą być piękniejsze całościowo, nie tylko na twarzy, nie tylko na piersiach, ale również w obszarze intymnym, który to obszar starzeje się podobnie jak inne części ciała, które podlega zmianom wynikającym z ciąży i porodu. Także ginekologia plastyczna oferuje nie tylko poprawę wyglądu, ale poprawę też jakości życia seksualnego i doniesienia naukowe pokazują, że nie tylko naukowe, ale również opinie pacjentek pokazują, że tak się właśnie dzieje. Znaczy, oczekuję tego samego, czego oczekuje pacjentka, która się zgłasza do chirurga plastycznego. Poprawę wyglądu i poprawę funkcji, tylko nie na twarzy, tylko trochę niżej. I ginekolog, który zajmuje się ginekologią plastyczną, ma narzędzia i umiejętności, które umożliwiają spełnienie oczekiwań pacjentki. Ja stosuję od kilku lat lasery, laser CO2 u pacjentek z tak zwanym zespołem luźnej pochwy, czyli mówiąc kolokwialnie u pacjentek, które mają niezadowalające życie seksualne w kategoriach anatomicznych, i stosuję od roku urządzenie wykorzystujące technologię HIFU, czyli ultradźwięki zaogniskowane w wysokim natężeniu, które działa podobnie, ale głębiej i wywołuje nieco trwalszy efekt. Byłem na wielu kongresach z ginekologii plastycznej, dwóch polskich i trzech zagranicznych. I gdy mnie porównywał, to kongres tegoroczny stoi na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, widowiskowym, odbywa się w pięknym miejscu, a jakość zaproszonych gości jest doskonała. Jest to nazwiska z najwyższej półki ginekologii plastycznej i jest bardzo dobrze.